Ponownie się Państwu kłaniam. W międzyczasie zostałem poczęstowany polskim jabłkiem i polskimi pomidorami. Jesteśmy na blokadzie, na proteście rolników, który trwa tutaj w Zgierzu. Zablokowana jedna z dróg dojazdowych. Ten protest to jest pokłosie tych protestów, które rozpoczęły się 9 lutego. Wtedy strajki generalne, postulaty niezmienne. Pytanie, czego oczekujecie po tym dzisiejszym proteście? Zmiany przepisów, które nie będą destrukcyjne dla nas rolników, nie będą nas zmuszać, tylko nam pomagać. Ta zmiana przepisów, konkretnie mówimy tu o Zielonym Ładzie i imporcie produktów rolno-spożywczych zza naszej wschodniej granicy. Zielony Ład, import produktów, metkowanie produktów na polskie, czyli sprowadzanie z różnych źródeł, przemetkowywanie, że jest to polski produkt i przekazywanie ich konsumentom. Nie wszyscy wiedzą, że nie jedzą polskiego. Dlaczego do tej pory takich czynności, takiego działania nie mamy? Dlaczego wy musicie po raz kolejny o tym wszystkim mówić i o te przemetkowanie, tak jak pani powiedziała, zabiegać, żeby konsumenci wiedzieli, że kupują produkty polskie, polską żywność, która słynie przecież z wysokiej jakości? Wygląda na to, że w rządzie nikt o tym nie myśli. Nie mamy ludzi, którzy wiedzą, jak wygląda praca rolnika. Mamy tylko białe kołnierzyki, które za nas decydują. No właśnie, i to jest jeden z tych problemów, z którymi dzisiaj borykają się polscy rolnicy. Jak ma wyglądać rozwiązanie tego problemu? Tak konkretnie, gdybyście dzisiaj mieli spotkać się z rządem, gdybyście mieli przekazać czy ministrowi Siekierskiemu oczywiście, czy Donaldowi Tuskowi? Musimy przede wszystkim wycofać się z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zablokować ten niekontrolowany napływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. A poza tym musi wzrosnąć opłacalność polskiego rolnictwa, ponieważ produkujemy teraz, można powiedzieć, że poniżej kosztów produkcji. Są gałęzie rolnictwa, które naprawdę produkują poniżej kreski. Poniżej kreski już od dłuższego czasu. Tak się dłużej nie da wytrzymać. No. Na chwilę obecną cena żyta to jest cena żyta sprzed 25 lat. Natomiast koszty produkcji 25 lat temu były sporo niższe. Cena paliwa była na poziomie 3 zł, na chwilę obecną jest na poziomie 7 zł, to jest 130% więcej. Koszty energii, koszty nawożenia, koszty oprysków, no wszystko poszło do góry. Także jeżeli teraz pracownik zarabia przykładowo pensję minimalną na takim poziomie, tak jest teraz, a wcześniej była na poziomie 1200 zł, to jakby on wytrzymał, gdyby zarabiał te 1200 zł, to jak my mamy cenę żyta sprzed 25 lat. I ponosi cały czas koszty wyższe, prawda? Płaci za energię wyżej, płaci za paliwo wyżej, za utrzymanie gospodarstwa, domu wyżej. No. Ceny zostaną przywrócone do tego satysfakcjonującego poziomu w momencie, kiedy będziemy mieli nałożone embargo na import, na wwóz tych produktów? To tak nie pójdzie szybko, ponieważ jesteśmy zawaleni zbożem, produktami swoimi. Dodatkowo napływają cały czas produkty z Ukrainy. Jesteśmy przed kolejnymi żniwami, kolejnymi zbiorami warzyw, owoców. To tak szybko nie będzie rozwiązane. To wobec tego, w jaki sposób tę sytuację można rozwiązać, jeżeli tutaj embargo nie pomoże? Do nas produkty wjechały z Ukrainy i od nas powinny te produkty wyjechać do państw potrzebujących. Natomiast zostają u nas i zarabiają na tym firmy nieuczciwe. Ma pan na myśli te wielkie korporacje, które zarabiają na samym transporcie? Dokładnie tak. No dobrze, to mamy tutaj kwestię do rozwiązania, wy o tym także mówicie. Miało się odbyć spotkanie, miało mieć miejsce spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, ono po raz kolejny zostało przełożone. Jak pan się do tego odniesie, jak pan komentuje, że takich spotkań nie ma? Te spotkania są, natomiast z tych spotkań można powiedzieć, że nic nie wynika. Nie ma żadnych konkretów. Te nasze postulaty nie zostają wysłuchane. To co będzie dalej wobec tego? Będziemy do skutku protestować, natomiast można powiedzieć, że brakuje już sił. Brakuje sił, ponieważ nie jesteśmy, można powiedzieć, zauważalni przez rządzących. Oni grają, można powiedzieć, tak na zwłokę. Chcą nas wziąć na takie, można powiedzieć, zmęczenie. Musicie wrócić niedługo do pracy, bo zaczyna się praca w waszych gospodarstwach, w waszych miejscowościach. Jak rozumiem, to te przeczekanie. Dlatego jest nas tyle.
bo każdy musi pracować. Jak już masz zasiewy, masz następne zabiegi agrotechniczne do wykonania, nie możesz tego odłożyć na później. Są chłopaki tutaj, którzy mają zwierzęta, muszą zapewnić im wyżywienie, obsługę i tak dalej. Tego nie można powiedzieć, że zrobisz to jutro, tak jak nam mówi pan premier, że jutro się z nami spotka, a nie dzisiaj, bo spotkanie zostało przełożone. U nas się nie dzieje jutro, u nas się dzieje dzisiaj. Minister rolnictwa Czesław Siekierski mówi o tym, że zmiany w Zielonym Ładzie nastąpią, nie będzie chociażby ugorowania. Ale to są obietnice, ono nadal jest. Część już tutaj rolników składało wnioski i ono nadal funkcjonuje. ODR-y przeszkalają o ugorowaniu, więc dopóki minister nie sprawi, że tego nie będzie, bądź będzie jako forma dobrowolna, no to nadal to jest, to tak? Na jednym ze spotkań... A na obietnicy się nie kończy, my chcemy konkretów, a nie obietnic. Na jednym ze spotkań Czesław Siekierski mówi, że nie ma tak naprawdę narzędzi, by no, doprowadzić do sytuacji w polskim rolnictwie, do takiej sytuacji, która... No, jednak ten problem, który dzisiaj obserwujemy, zakończy. Widocznie za słabo się stara. Tak samo fejkowe informacje, że jeżeli nie złożymy o dopłaty, to nie będziemy musieli się do tego stosować. To jest nieprawda. Sprawdzaliśmy to w agencjach, nadal podlegamy pod wszystkie normy, restrykcje. Tylko tyle, że nie składamy dopłat. Gdyby to było tak, że wie pan, nie składam, nikt mi nie lata po polu, nie sprawdza, nie rządzi mi, czy ja mam orać na zimę, na wiosnę, czy co, kiedy mam zasiewać, to ja dzisiaj tego nie składam. Od razu jestem pierwszą osobą, która nie będzie tego składała. Ale to tak nie działa. Dlaczego napuszczanie, cały czas jest taki symptom napuszczania miasta na wieś. Chodzą tutaj ludzie, jedni nam pokazują pozytywne relacje, przynoszą nam ciasteczka, inni nas wyzywają i wyśmiewają, bo nie wiedzą. Brak wiedzy szkodzi. Nam szkodzi bardzo. Polski rolnik nie walczy dzisiaj tylko o swój byt, byt własnych rodzin, ale chodzi tutaj także o bezpieczeństwo żywnościowe nas wszystkich. Dokładnie tak. Energetyczne, żywnościowe, zmuszanie do remontów. Dwa lata temu progazowo, teraz gaz już jest niedobry. No to my co roku mamy robić ogromne koszty remontów, różnych zmian i tak dalej. Za rok się okazuje, że komuś się to nie podoba. Teraz róbcie co innego. To nie cyrk. My nie jesteśmy małpami na usługach. My chcemy normalnie pracować, wyżywić nasze dzieci i przekazać nasze gospodarstwa w takim stanie, jak otrzymaliśmy od rodziców, a nie destrukcję totalną. Tak? Minister klimatu Paulina Henning-Kloska mówiła, że tak naprawdę nie macie się o co martwić, bo ona wam wszystko pokaże, jak dostosować się do tych nowych brukselskich regulacji. Tak, pani minister nam chce dać wszystko na kredyt, a potem nas zabrać, jak już nie będziemy mogli ich sprzedać, tak? No to tak nie działa. To tak nie jest. Ja nie potrzebuję kredytu. Ja wiem, co mam robić w moim gospodarstwie. Nikt nie musi mi tego dyktować. Jeżeli mam piec dwuletni, to dlaczego mam go wyrzucać? Przecież to jest nieekologiczne, trzeba będzie wyprodukować drugi. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. To jest jeden z tych czterech protestów, które dzisiaj mają miejsce w Łodzi, tutaj w miejscowości Zgierz. Zostajemy jeszcze z rolnikami, ale teraz oddajemy głos do studia. Bardzo dziękuję. To był Michał Jelonek ze Zgierza i oczywiście protesty rolników. Przypominamy, że trwa strajk generalny rolników w całej Polsce. My też państwu pokazywaliśmy w Sejmie tutaj informację właściwie z ostatniej chwili, jeśli chodzi o głosowania. Sejm nie odrzucił w pierwszym czytaniu żadnego z czterech projektów ustaw dotyczących aborcji. Są wszystkie cztery projekty liberalizują przepisy aborcyjne. Wszystkie zostaną skierowane do dalszych prac w komisji. Drodzy państwo, my już